Byłem szczęśliwym człowiekiem. Miałem dobrą pracę jako menedżer w renomowanej firmie reklamowej, piękną żonę Agatę i wygodny dom. Moje życie było poukładane i pełne nadziei. Każdego ranka wstawałem z uśmiechem, gotów na nowe wyzwania. Jednak wszystko to zmieniło się w jednym przełomowym dniu, gdy zostałem wezwany do pokoju prezesa. Mój puls przyspieszył, kiedy przekroczyłem próg drzwi. Prezes spojrzał na mnie poważnym spojrzeniem i ogłosił, że z powodu restrukturyzacji firmy muszę odejść. Zostałem zwolniony. Mój umysł wypełnił się szokiem i dezorientacją. Jak to możliwe? Przecież byłem jednym z najlepszych pracowników. Wydawało mi się, że moja pozycja w firmie jest niezachwiana. Ale teraz nagle wszystko, na czym opierałem swoje życie, rozpadło się w mgnieniu oka. Opuszczając biuro, czułem się, jakby ktoś wyciął mi podłogę spod nóg. Moje przekonanie o własnej wartości zostało zachwiane, a strach przed niepewną przyszłością ogarnął mnie całkowicie. Gdy wróciłem do domu i opowiedziałem Agacie o moim zwolnieniu, jej oczy wypełniły się zaniepokojeniem. Próbowała mnie pocieszyć, mówiąc, że wszystko się ułoży, że jestem utalentowanym i ambitnym człowiekiem. Ale ja nie mogłem uwierzyć w to, co mówiła. W głębi duszy czułem się bezwartościowy. Dni i tygodnie mijały, a ja tonąłem w poczuciu bezużyteczności. Z każdym kolejnym dniem stawałem się coraz bardziej zamknięty w sobie, unikając rozmów z Agatą o moim bólu i frustracji. Czułem się jak obciążenie dla niej, jak porażka w jej oczach. W końcu, w jednej chwili desperacji, nie mogąc dłużej ukrywać prawdy, przyznałem się Agacie, że zostałem zwolniony. Jej spojrzenie pełne współczucia i troski mnie przeraziło. Oboje byliśmy przerażeni i zaniepokojeni tym, co to oznacza dla naszej przyszłości. Agata była silna i obiecała mi wsparcie. Zachęcała mnie do podjęcia nowych wyzwań, szukania nowych możliwości. Ale ja czułem się tak zraniony, tak niekompletny, że nie potrafiłem uwierzyć w swoje możliwości. Przez moje własne poczucie porażki zacząłem oddalać się od Agaty. Niestety, presja finansowa i napięcie w domu zaczęły narastać, z każdym dniem przytłaczając naszą rodzinę. Bez mojego stałego dochodu, nasze oszczędności topniały w zastraszającym tempie. Agata musiała pracować jeszcze ciężej, aby utrzymać nas na powierzchni. Codziennie widziałem na jej twarzy zmęczenie i zmartwienie. W miarę jak długi gromadziły się i coraz trudniej było związać koniec z końcem, Agata zaczęła wykazywać oznaki frustracji i rozczarowania. Była to sytuacja, w której żadne z nas nie miało wpływu. Byłem sfrustrowany swoją bezradnością i poczuciem winy, że nie mogę zapewnić stabilności naszej rodzinie. Nasze kłótnie stawały się coraz częstsze i coraz bardziej gorzkie. Każde z nas wyrażało swoje frustracje, ale nie potrafiliśmy znaleźć rozwiązania. Kiedy osiągnęliśmy punkt kulminacyjny, Agata wyznała mi, że nie jest już w stanie znieść ciągłego stresu i niepewności. W jednej burzliwej i pełnej emocji kłótni Agata ogłosiła, że musi odejść ode mnie. Jej słowa przetarły moje serce. Powiedziała, że znalazła kochanka i zamierza z nim zamieszkać. Czułem się, jakbym został trafiony przez piorun. Moje życie legło w gruzach. Nie tylko straciłem pracę, ale także żona mnie opuściła. Opuszczony i porzucony, stanąłem w naszym domu, który nagle stał się miejscem samotności i smutku. Wszystko przypominało mi o Agacie, jej zapach, jej śmiech, wspólne marzenia, które teraz okazały się tylko iluzją. Przez wiele tygodni, a nawet miesięcy, tonąłem w bólu i samotności. Codzienne czynności stawały się wyzwaniem. Życie bez Agaty było jak walka z ciemnością. Nie wiedziałem, jak sobie poradzić. Czasami nie było mi dane spać, ponieważ w głowie kłębiły się myśli o tym, co mogłem zrobić inaczej, jak mogłem zabezpieczyć naszą przyszłość. Ale z biegiem czasu zacząłem odkrywać w sobie iskierkę nadziei. To był moment, kiedy uświadomiłem sobie, że muszę stanąć na nogi i zacząć od nowa. Musiałem pokazać sobie i Agacie, że jestem zdolny do odrodzenia się po upadku. Zacząłem przeprowadzać szczegółowy audyt naszych finansów i szukać nowych możliwości zarobkowych. Przeanalizowałem nasze wydatki, ograniczyłem zbędne koszty i zacząłem szukać dodatkowych źródeł dochodu.
Złożyłem liczne aplikacje o pracę i rozpocząłem wolontariat w lokalnym centrum społecznym. Tym samym zacząłem również pracować nad sobą. Szukałem wsparcia w grupach wsparcia dla osób, które przeżyły podobne sytuacje. Czytałem książki i artykuły na temat radzenia sobie ze stresem i budowania odporności. Wszystko to miało mi pomóc odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Kiedy Agata opuściła dom, zostałem sam z moimi myślami i bólem. Byłem osierocony i samotny. Nasz dom, który kiedyś był pełen radości i miłości, stał się teraz miejscem ciszy i pustki. Każdy krok po domu przypominał mi o Agacie. Jej ślad na dywanie, zdjęcia na ścianach, nasze wspólne wspomnienia, które teraz były jedynie bólem. Codziennie mierzyłem się z widmem samotności, która przypominała mi o utraconym szczęściu. Mój apetyt na jedzenie był niewielki, sen nie przynosił ukojenia, a każdy poranek wydawał się jak walka z wiatrakiem. Izolacja stała się moim schronieniem przed światem, który wydawał się niezrozumiały i brutalny. Jednak z biegiem czasu coś wewnątrz mnie zaczęło się zmieniać. Zrozumiałem, że muszę wyrwać się z tej pułapki samotności. Zrozumiałem, że nie mogę pozwolić, aby ta porażka definiowała mnie jako osobę. Musiałem odnaleźć w sobie siłę, aby się podnieść i ruszyć do przodu. Przez codzienne ćwiczenia medytacyjne i refleksje zacząłem odkrywać nowe aspekty swojej tożsamości. Zrozumiałem, że moja wartość jako człowieka nie zależy od mojej pracy czy statusu społecznego. Byłem w stanie spojrzeć w głąb siebie i dostrzec swoje mocne strony, pasje i talenty, które mogłem wykorzystać na nowo. Wraz z odkrywaniem siebie, zacząłem stawiać pierwsze kroki na drodze do odbudowy. Nauczyłem się, jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi myślami. Znajomi zaczęli zapraszać mnie na spotkania towarzyskie i wydarzenia, co dało mi szansę na nawiązanie nowych znajomości i odbudowę sieci społecznej. Z czasem zacząłem nabierać pewności siebie. Przez wiele prób i błędów zdołałem znaleźć nowe źródło pracy. Może nie było to to samo co wcześniej, ale czułem, że odzyskuję kontrolę nad swoim życiem. Korzystając z nowych umiejętności, które zdobyłem w trakcie swojego osobistego rozwoju, zdecydowałem się na własny biznes. Otworzyłem małą agencję reklamową, która oferowała usługi projektowania graficznego i marketingu internetowego. Nie było to łatwe, ale wiedziałem, że nie mogę się poddawać. Pracowałem ciężko, czasami po nocach, aby spełnić oczekiwania klientów i zbudować swoją reputację. Stopniowo moja agencja zyskała na popularności i zaczęła przynosić zyski. Nie tylko odzyskałem poczucie celu i sensu, ale także odkryłem w sobie siłę i determinację. Dzięki temu, co przeszedłem, byłem bardziej dociekliwy i gotowy stawić czoła trudnościom. Zrozumiałem, że kluczem do sukcesu nie było tylko odzyskanie stabilności finansowej, ale także umiejętność odnalezienia szczęścia i spełnienia w mojej pracy i życiu osobistym. Wkrótce zacząłem tworzyć nowe marzenia i cele dla siebie. Nie było łatwo, ale wiedziałem, że to była właściwa droga dla mnie. Odkryłem, że jestem silniejszy niż kiedykolwiek myślałem i że potrafię przezwyciężyć najtrudniejsze chwile. Wreszcie odzyskałem pewność siebie i wiarę w siebie. I choć przeszłość pozostawiła w moim sercu blizny, nauczyłem się, jak spojrzeć w przyszłość z nadzieją i determinacją. Teraz jestem gotów na nowe wyzwania, wiem, że nawet w obliczu największych przeciwności potrafię stanąć na nogi i zbudować lepsze życie. Gdy zacząłem odzyskiwać pewność siebie i budować swoje nowe życie, los przygotował dla mnie niespodziankę. Pewnego dnia, podczas jednego z lokalnych wydarzeń branżowych, spotkałem Agatę. Staliśmy naprzeciw siebie, nasze spojrzenia się spotkały. Poczułem mieszankę emocji, ból, żal, ale także tęsknotę. Byliśmy w stanie zobaczyć, jak życie nas zmieniło. W oczach Agaty dostrzegłem smutek i refleksję. Zaczęliśmy rozmawiać skromnie i nieufnie. Podzieliłem się z nią swoimi osiągnięciami i rozwojem, a ona opowiedziała o swoich trudnościach i jak z czasem zaczęła doceniać to, co mieliśmy. W naszej rozmowie odkryliśmy, że obydwoje byliśmy ranieni przez naszą przeszłość, ale także byliśmy gotowi na przebaczenie i naprawienie naszego związku. Agata wyznała mi, że opuszczenie mnie było dla niej błędem, a teraz zrozumiała, jak bardzo miło nam na sobie zależy.
Nasze spotkanie było początkiem procesu odbudowy naszego małżeństwa, ale niestety, mimo naszych wysiłków, nie byłem w stanie wybaczyć Agacie. Rozpoczęliśmy terapię małżeńską, ale w moim wnętrzu wciąż tkwiły głębokie rany. Nieustannie powracały do mnie obrazy zdrady, a gniew i rozczarowanie nie dawały mi spokoju. Czułem, że moje zaufanie zostało zniszczone i nie mogłem już spojrzeć na Agatę tak samo jak wcześniej. Mimo że Agata wyrażała skruchę i żałowała swoich czynów, nie byłem w stanie przekroczyć tego bariery emocjonalnej. W moim sercu nadal tkwiła gorzka żal i obawy, że jeśli dam jej drugą szansę, znów zostanę zraniony. W miarę jak terapia postępowała, zdałem sobie sprawę, że niezależnie od naszych wysiłków, nasze małżeństwo było już zbyt uszkodzone. Byłem przekonany, że nie jestem w stanie odzyskać tego, co straciliśmy. Agata desperacko usiłowała przebijać się przez mury, które zbudowałem, oferując mi swoją bezwarunkową miłość i oddanie. Ale w moim sercu panowała pustka, która nie była w stanie już zapomnieć o zdradzie. Nasze małżeństwo dobiegło końca. Podjęliśmy trudną decyzję o separacji i rozstaniu. Nie był to wybór, którego pragnęliśmy, ale stało się nieuniknione. Agata odeszła, zabierając ze sobą część mojego serca. Ostatnie chwile spędzone razem były nacechowane smutkiem i żalem. Nie mogłem się pogodzić z faktem, że nasza historia skończyła się w ten sposób. Byłem rozdarty między pragnieniem odzyskania szczęścia a niezdolnością do przebaczenia. Zakończyłem nasze małżeństwo z poczuciem straty i żalu. Byliśmy świadomi, że nasza droga rozeszła się na zawsze. Każdy z nas miał teraz szansę na odbudowę swojego życia, ale wiem, że w moim sercu pozostaną blizny po utraconej miłości. Po rozstaniu z Agatą zacząłem odbudowywać swoje życie. Było to bolesne i trudne, ale w końcu zrozumiałem, że muszę się skoncentrować na sobie i na znalezieniu własnej drogi do szczęścia. Znaleźłem pocieszenie i wsparcie w rodzinie i przyjaciołach. Spędzałem czas na odkrywaniu swoich pasji i realizowaniu swoich marzeń. Pracowałem nad swoim rozwojem osobistym i budowaniem pewności siebie. Pomału zacząłem tworzyć nowe relacje i poznawać nowych ludzi. Byłem otwarty na nowe doświadczenia i gotów na nowe wyzwania. Moje życie zaczęło nabierać kolorów i odcieni, które wcześniej były mi obce. W miarę jak czas płynął, spojrzałem na nasze małżeństwo z perspektywy czasu i dojrzałości. Zrozumiałem, że nie byłem jedyną osobą, która popełnia błędy. Byłem w stanie spojrzeć na Agatę z większym zrozumieniem i współczuciem. Nie mogłem wybaczyć, ale mogłem nauczyć się przyjmować to, co się stało, jako część mojej historii. Zrozumiałem, że doświadczenie to nauczyło mnie wielu wartościowych lekcji o miłości, zaufaniu i odpuszczeniu. Pewnego dnia, podczas podróży do innego miasta, spotkałem kobietę o imieniu Marta. Zaprzyjaźniliśmy się i z czasem nasze więzi stawały się coraz silniejsze. Marta była osoba, która potrafiła mnie zrozumieć i wspierać, niezależnie od mojej przeszłości. Spędzając czas razem z Martą, odkryłem, że miłość może pojawić się w najmniej oczekiwanych momentach. Ona pomogła mi uwolnić się od złych wspomnień i pokazała mi, że zasługuje na prawdziwe szczęście. Marta i ja zdecydowaliśmy się stworzyć naszą własną historię. Zbudowaliśmy relację opartą na wzajemnym szacunku, zaufaniu i miłości. Była to nowa szansa na szczęście, której nie byłem pewien, czy jeszcze kiedykolwiek doświadczę. Chociaż nigdy nie byłem w stanie wybaczyć Agacie, nauczyłem się, jak ważne jest umiejętne odpuszczenie i skupienie się na przyszłości. Teraz, kiedy rozpoczynam nowy rozdział, wiem, że trzeba czasem pozwolić sobie na drugą szansę i otworzyć serce na nowe możliwości. Wszystkie doświadczenia, zarówno te bolesne, jak i te radosne, kształtują nas i uczą nas ważnych lekcji o życiu i miłości. Teraz, kiedy spojrzałem na swoją historię z odległości, jestem wdzięczny za każdy krok, który doprowadził mnie do tego momentu, w którym odzyskałem wiarę w siebie i odkryłem prawdziwe szczęście.